Druk numer 586. Szanowni Państwo, dotyczy rozdzielenia rezerwy. Od razu dygresja drobna. My jeszcze na priorytetach uwalnia nam się 4000 zł w jednym z ostatnich uchwał zadania dotyczącego programu profilaktycznego. I również 5200 nam się uwalnia jeszcze z grantów. To jest łącznie 9200 jeszcze będzie do rozdysponowania poza pomysłem, który cały czas jest i będzie w tym miesiącu, mam nadzieję, uzgodnienie w sprawie ławek na podwarze Rochła, bo ja oczekuję, że radni przed następnym zarządem będą potrafili coś zaproponować w tej kwocie. I tak rezerwę dzielimy. Zgodnie z obietnicą moją wracamy pieniądze dla bibliotek, to jest łącznie 9000 dla każdej firmy po 3. Przedszkole 78 bardzo prosiło od jakiegoś czasu 500 zł, to się nazywa zakup sprzętu sportowego, ale chodzi o jakieś brameczki dla dzieci na terenie ogródka. I współfinansowanie działalności, konkurs, tak się musi nazywać, konkurs graffiti w dzielnicy 7. To jest paragraf 1. Paragraf 1 przeznacza się dodatkowo 2800 zł z rezerwy zadań priorytetowych na przygotowanie i wydanie folderu mapy. To jest ten folder, który organizujemy, mamy na niego, o ile dobrze pamiętam, 4,5 tysiąca. Według komisji, jak i radnych, którzy się tym zajmują, jest to dużo za mało. Po prostu nie da się te 2800 jak dodamy, to i tak jest pod warunkiem, że radni, którzy pracują nad tym, zobowiązali się przeprowadzić całe przygotowanie tej mapy folderu do druku, czyli za przygotowanie i tak nie będziemy płacić. Czy jakieś pytania, uwagi? Dlatego chciałem odnosić tych ławek. Oczywiście to, jak słusznie pan przewodniczący zauważył, powiedzieli mi się, że gdy będzie rezerwa dzielona, to te pieniądze się na te ławki znajdą. I wczoraj nie ukrywam, jak pan przewodniczący na ten temat, pan przewodniczący wyraził gotowość, że w tych dalszych kwotach, które jeszcze zostają, te ławki będą realizowane, więc ja to przyjmie do dobrą monetę. I mam nadzieję, że to się to rzeczywiście uda. Proszę bardzo. Chodzi o bulwar Rodo, tak? Tak jest. W ramach Komisji Ochrony Środowiska, tak jak mówiłem, tam temat ławy pojawia się nam, że ja nie mam tego na piśmie, mam na razie ustną informację, że tam jest problem formalny, trzeba wystąpić do zarządu melioracji i dróg wodnych. Mając ich zgodę, można sprawę będzie tak jak zabrać. Ale problem czego dotyczył? Ale szanowni Państwo, ja myślę, że mamy czas spokojnie, bo tak to sprawę te ławki, jeżeli nawet nie. Partner, czyli nawet nie na marcowej sesji, to na kwietniowej, spróbujmy to uzgodnić. Dlatego, że wałkujemy ten temat parę miesięcy, w związku z tym przy tej okazji proszę Komisję Infrastruktury o uzgodnienie ławek i przy okazji może warto wystąpić o uzgodnienie oświetlenia na bulwarze Rodła, tak żebyśmy mogli z czystym sumieniem w przyszłej kadencji radni mogli zaplanować oświetlenie bulwaru Rodła. Te dwie rzeczy trzeba uzgodnić, żeby wtedy podjąć uchwałę i przeznaczyć pieniądze. Czy jeszcze jakieś uwagi do samego projektu uchwały? Marzę. Ja tylko chciałam zwrócić uwagę niektórym radnym, którzy robili wielki szum wtedy, kiedy musieliśmy odcinać, co zresztą nie zależało od nas, że według tego, co ustaliliśmy, że jeżeli tylko pojawią się pieniądze, to będziemy je wykorzystywać. I tutaj Paweł widzi, że wracamy do bibliotek. Ale nie do ławek. Nasze słowo nie obraca się za przeproszeniem, nie, tylko jeśli możemy, to realizujemy to. No, absolutnie. Cieszę się bardzo. Cieszę się bardzo. Szanowni Państwo, czy jeszcze do projektu uchwały jakieś pytanie? Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję, jestem za uchwałę, została przyjęta.